Cześć, już szkoła na wakacjach. Hej. No nie, jak można chodzić do szkoły w wakacje? Hej. No jak, do szkoły w wakacje? Halo. Ale to jutro, Ola, zaczyna. Jest coś takiego jak zielona szkoła. Ale nie, to nie normalna szkoła, to tylko obóz Wesoła Przygoda. Tak, obóz Wesoła Przygoda. Ale może zaczniemy od przedstawienia się? Cześć, tu Maja, Ola i Mama. Czyli? Kulturki, kulturki. Zaczynamy? Tak. Kulturki! Kulturki! Cześć, cześć, cześć! O Jezu, już to powiedzieliśmy. No tak, mówię. No dobrze, to Dzień Świstaka. Dzień Świstaka. Dzisiaj mówię. O jakiej książce dzisiaj? Szkoła Szpiegów. Szkoła Szpiegów znowu? Dwa. Szkoła Szpiegów dwa. Na wakacjach. W wakacjach. Autorstwa? Tego to już nie pamiętam. Stewarda? Gipsa. Okej, to co czym mam powiedzieć? Mogę powiedzieć bohaterów? Oczywiście przypomnij, bo bohaterów już znamy. Oczywiście Benjamin Ripley. Benjamin jest. Świstak. Dobrze. Świstak to taki ktoś, który jest jakby opiekunem na Wesołej Przygodzie, czyli tam też się uczą. Zaraz, powiedzcie od początku. Ja pamiętam, że Ben Ripley, tak, on chodził do szkoły szpiegów. Tak, tak. I co? I teraz rozumiem, że przyszła pora wakacji. Tak, tak. Właśnie on pojechał, bo u nich w szkole szpiegów nie ma takiego czegoś. Nie ma wakacji. Tylko nie, oni jakby jeżdżą na taki wolny teren, rozkładają tam takie domki i oni tam sobie mieszkają i się uczą przez wakacje, jak uwaga, sztuki przetrwania. Tak, i właśnie Świstak jest takim nauczycielem. Oczywiście Benjamin Ripley już powiedziałam. Hejlowie, czyli Erika Hale, Alexander Hale i Cyrus Hale. Ola, ja miałam mówić. Ale ładnie wam wyszło. Okej. Jeszcze tam. Oczywiście. Murray Hill, Zoe, Chip, Java, Warren. I oczywiście. Czytajcie. I oczywiście Pająk. Pająk znowu się pojawił. Jeszcze znowu ten bardzo podejrzany dyrektor szkoły, który jest bardzo podejrzany. Tak. Z tupecikiem na głowie. Super podejrzany. Z tupecikiem na głowie. Dobra, czyli bohaterowie się nie zmieniają. Pojawiają się nowi, no. Typu Świstak. Typu Cyrus Hale. Nie, Cyrus Hale już był. Nie było go. A Cyrus Hale to jest dziadek Eriki. No właśnie, to jest ważna informacja. Który nie cierpi swojego syna. Który jest też legendą szpiegostwa. To jest legenda Cyrusa Hale'a. Dobrze. Ale, no, on jest prawdziwą postacią, nie tylko legendą. Naprawdę? Nie, też w książce jest prawdziwą postacią, nie tylko legendą. Czyli w sumie nie jest prawdziwą postacią. No nie, no. One już tu się napaliły, że to naprawdę istnieje, naprawdę. Nie, nie istnieje. Istnieje w książce jako bohater, ale w książce istnieje naprawdę. Mhm. Nie wiem, jak to powiedzieć. Okej, jest. Żeby było dobrze. W książce jest prawdziwym bohaterem. No dobrze, czyli oni jadą na obóz przetrwania. I tam się dzieją złe. A gdzie ten obóz? Jest w jakimś lesie, rozumiem. Tak. Taki obóz typu Wesoła Przygoda. Wesoła Przygoda! Ale no bo co, rodzice Benjamina się nie zdziwili, że on nie wraca do domu na wakacje? Ze szkoły z internatem? Nie, bo to był specjalny obóz. Dla uzdolnionej młodzieży. Tak, szkoła dla uzdolnionej młodzieży. No właśnie. Imienia chyba Świętego Smithena, czy tak? Tak, tak. A teraz jest A naprawdę to jest Szkoła Szpiegów imienia Nathana Hale'a. Dobrze. Nie. To jest taka budynek administracyjny Nathana Hale'a, gdzie są ważne rzeczy. Tak, ale są. Jest taka przykrywka, że to szkoła dla zdolnej młodzieży. No i dobra, ekipa jedzie na. Ale tam są? Czyli rozumiem, że ten obóz jest obowiązkowy, nie można się z niego wycofać. Nie. Bo jakby on chciał sobie. To było tak. On chciał sobie spokojnie spędzać wakacje z Majkiem Brezińskim, który zakochał się w Elizabeth Pasternak i była jego dziewczyną. Już? No nie, dziewczyną? Ja mówię, że Mike Breziński. No ja wiem, ale Elizabeth Pasternak jest jego dziewczyną? Tak, Majka Brezińskiego. A ten, chociaż zakochał się w Elice też, Benjamin Ripley, to on się też... Nie. Ona wygaduje już jakieś bzdury, nie musimy tego mieszać. Dobrze. Nie się z tym. On chciał spędzać wakacje z Majkiem Brezińskim na mieście, fajnie się bawić. I Majk Brezińskim był smutny, bo przyjechali ci ludzie i powiedzieli, że oni będą ten. Ale że oni będą. Że oni jadą właśnie na ten obóz. Jest obowiązkowy.
ale była też taka bardzo ważna rzecz na początku książki, mianowicie związana z murajem Hillem. Bo oni poszli chyba się pobawić na kręglach, nie? Jakby poszli na taki ostatni dzień przed tym obozem, żeby, wiecie, żeby razem spędzić czas z Mike'iem Brzezińskim. I wtedy tam Murray Hill przybył, a Murray Hill miał być w więzieniu. No, nie powiemy dlaczego, Murray Hill miał być w więzieniu. Właśnie, w poprawczaku. No i wtedy ten Murray Hill go zaskoczył, nie powiemy co on zrobił i potem uciekł. Dlaczego Murray Hill? Przecież on jest i w poprawczaku i mówią, że jest w poprawczaku, a potem oni pojechali na wakacjach do poprawczaka. Dobra, Murray Hill pojawia się nagle, no, a przecież pamiętamy z poprzedniej części, że był w więzieniu. Tak, spoilerujemy poprzednią część. Poprawczaku. Dostał się do poprawczaka, bo był nieletni, czyli nie poszedł do więzienia, bo szkoda. Wiecie jak to jest, tak? Jak małoletni popełnia przestępstwo, no to już prawo mówi o tym, że nie można go sądzić jak dorosłego. I sądzi się go jako osobę małoletnią. No i takimi... Nie wysyła się takich osób do więzienia, nawet jeśli popełnią ciężkie przestępstwo, tylko wysyła się go do zakładu tak zwanego poprawczego, który ma za zadanie poprawić jego zachowanie. Potocznie mówi się o takim zakładzie poprawczym. Poprawczak. No i Murray Hill miał być poprawczak. Dolina Jabłek. No ale nagle pojawia się W takim miejscu, wiecie, gdzie są różne gry, zabawy. Taki salon gier. Tak, właśnie, w takim salonie gier. Tak, w Polsce chyba takie salony gier to nie są zbyt popularne. Jest, w Ameryce jest dużo takich. No to dla takich dzieciaczków Bobolandia. No. Nie, to nie. Ale jest dla takich starszych dzieci. Chyba teraz jest jeden we Wrocławiu, tak mi się wydaje, że tam są właśnie różne gry wideo. Ale tu oni byli tak, że tam były jeszcze jakieś kręgle, jakieś takie gry. No tak. To w Ameryce jest przecież, więc ten... No tak, w Ameryce. W Ameryce jest zawsze więcej rzeczy, jak to już się tam wszystko teraz. Jest duże. I no jest taka niespodzianka, bo nie wiadomo o co chodzi. No ale oni wyjeżdżają na ten obóz? Tak. Wyjeżdżają. No i co się tam dzieje? No i ta jest twoje, bo wysyłają mu karteczkę z wyzwaniem śmierci. No właśnie, tak pisze. Albo jakby będziesz człowiekiem pająka, albo zabijemy cię za 24 godziny. No właśnie, pojawia się takie... Ja bym wybrała, będę członkiem pająka. No ja też, pająk jest ekstra. I wiecie co? I wtedy wysyłają najlepszego szpiega, który jeszcze nie wyszedł z jajej. Czyli Aleksandra Hale'a, mojego ulubionego bohatera. Tak, żeby co? Żeby pilnował. Żeby pilnował tego. Ale jak już może wiecie z poprzedniej części, albo nie wiecie, więc to taki mały spoilerik. Aleksander nie jest wtedy takim dobrym szpiegiem, jak się wydaje. A szkoda, bo ja go bardzo lubię. Czyli wyznaczają CIA, wyznacza Aleksandra Hale'a, żeby pilnował Benjamina Ripley'a. No bo to... Bo to miał być taki tajny list, tylko do niego, ale się okazuje, że inni... Że wszyscy wiedzą o tym liście. Dlaczego? Dlatego, że zamienili się łóżkami. Prawda? Z kimś innym, a to dali do szafki nocnej. Tak, więc ktoś inny ten list przeczytał. Warren! Już wszystko było wiadomo. Dobra, dostaje obstawę tak zwaną. Aleksandra Hale'a. Aleksandra Hale'a i pewnie jeszcze paru innych. No i... Tak, Aleksander słabo broni, więc Erika musi wkroczyć do akcji. No i właśnie, zaczyna się dziać akcja. Możecie coś zdradzić z tej akcji, ale tak nie za dużo. Erika Hale dobrze działa, uciekają, okłamują i szybko działają i tylko działają. Ale najważniejsza rzecz z tej akcji jest to, że pająk zamian za Benjamina Ripley'a porywa 6 zakładników. Bo jakby na ten obóz Zielone Przygoda są też parę osób z MI6. Przyjeżdża też parę osób, jakby wiecie, jako tacy uczniowie na wymianie. No i tak. MI6, przypomnijmy, tak, jest to agencja szpiegowska brytyjska. Tak, miejsce szpiegów. Moja ulubiona. Moja druga ulubiona. No tak. I zakładnikami jest Zoe, Chip, Java, to są jego tacy koledzy też, Chip i Java. Ale Warren nie. Warren, Hank to jest brat Chipa, taki starszy, który jest opiekunem ich roku. Ale bardzo niemiły. I Claire to jest taka właśnie dziewczyna z wymiany. Strasznie wredna dla Beniego.
z tego co pamiętam. Z Wielkiej Brytanii, właśnie tak. Z MI6. Dużo lepszy szpieg jest. Co? I pająkowi się udaje ich porwać. Tak, są zakładnikami. O nie, i co? I cała akcja jest o tym, żeby ich odbić w jakiś sposób, tak? No, mniej więcej. Potem jeszcze trzeba odbić Erikę i Cyrusa, ale o tym to już nie opowiadamy. Nie, o tym już nie opowiadamy. Ale tylko powiemy, że rakieta Ziemia. Rakieta Ziemia. Będzie o rakietach. Będzie o... wybuchach. O sprycie, będzie o... Okazuje się w każdym razie, że te różne akcje związane z dzieciakami to są tylko jakieś przykrywki. A nie, jeszcze powiem jednego akcji. Bohatera. Muszę powiedzieć jednego bohatera. Koniecznie. Joshua Halal. To jest dawny szpieg CIA. No ja nawet nie wiem, czy on się nie pojawił już w pierwszej części. To, że to była taka właśnie legenda. Tak. Że on niby przeszedł on zginął. Ale nie, żeby niby on zginął. Że on niby zginął, bo przecież on niby zginął. No, no tak. Ale, bo Arika go bardzo lubiła. Postać, jak on miał na imię? Joshua Halal. Joshua Halala. Zwróćcie uwagę na tą postać już w pierwszej części, jeśli jeszcze nie czytaliście. Bo Arika się w nim zakochała chyba. Chyba, nie wiadomo. Istnieje takie prawdopodobieństwo. Nawet dużo. Że Erika miała jakieś pozytywne uczucia w stosunku do Joshua Halala. A potem może będzie chciała go zabić, ale tylko może. Teraz nie możemy nic zdradzać. Musicie przeczytać, bo akcja w tej części jest chyba jeszcze szybsza niż w tej części drugiej. I dzieje się bardzo dużo. Jest dużo pościgów, wybuchów. Gdzie? Jakichś... Topienia. Topienia ludzi. Było topienie ludzi, mamo. Może i było, ale no, dzieje się dużo. Ja pamiętam, że działo się dużo. A za chwilę będziemy tak... Chciałyście właśnie... pojechać na taki obóz przetrwania? Tak. Ha! Maja tylko chyba chciała na obóz karate pojechać, coś mi się wydaje. Taki obóz przetrwania to się nazywa, jak się jedzie do harcerstwa. No na przykład, mówi się o tym survival, tak? Survival to jest taki obóz, ale żeby jak, przetrwać jak na przykład jechaliśmy... Czego się można nauczyć na takim ale miejscu? Mamo, jak jechaliśmy na półkolonie z Minecrafta i tam było różne rzeczy elektryczne, no to tam w Minecrafcie też był survival i graliśmy sobie na survivalu. Dobra, to nie o taki survival chodzi. Takie dziwni ludzie tam byli. Jakbyście pojechały na taki survival do lasu, to czego byście się musiały nauczyć? Wiewiórki! Basia, żeby nas nie zaatakowały wiewiórki. Ja nie. Tak, mamo, to wcale nie jest takie oczywiste, że wiewiórki nie atakują. Wiewiórki cię zaatakują. No dobra, tego się nie spodziewałam. Myślałam, że powiecie raczej, że trzeba się nauczyć, jak ogień rozpalić. Co jest łatwe? Na przykład... Zapalić krzemień, tak jak w Minecrafcie. Aha. Jak w Minecrafcie, okej. Okay. To myślicie, że to jest takie proste? Nie. Ola teraz jedzie na zieloną szkołę i ja widziałam, że tam w programie jest nauka rozpalania ogniska. Boże, nie, ja nie naprawdę. Chcę. Naprawdę. Na przykład, na szczęście ale czego jeszcze byście się musiały nauczyć? Jak rozbić namiot na przykład? O nie, a jak nie masz namioty. Namiotu? Boże, nienawidzę namiotów. Namiot rozłożyć, można się nauczyć. Czego można się jeszcze nauczyć? Gotowania zupy z groszkiem. Fuj, a dlaczego akurat z groszkiem? Okej, okay, z fasolą. W ogóle zdobywania pożywienia w lesie. Jak nie masz nic do jedzenia, to jak? Wiewióreczki! Zaszczyć wiewiórkę i ją zjeść? Szalone jest, oczywiście. To no. Od razu polowanie. Nie, ja proponuję dzwonić po pomoc, po hamburgera. Aha. Do miasta. A jak nie macie telefonu albo nie macie zasięgu, to co robicie? Idziecie zbierać jagody. Dobrze. Jagody. Jak są jagody? Można podebrać orzechy wiewiórką. Tak? No nie. No można, no. No ale nie. Wtedy, mówię przecież, że wtedy wiewiórki mogą być złe. A jak wodę? Ugotujesz? No ja nie. I zdobędziesz wodę, właśnie. No. Trzeba iść do źródła, napić się brudnej wody z kupami zwierząt i z sikami. No i się jej napić. A potem umierasz. Maja już ma bardzo fatalistyczne. Masz zapalenie opon mózgowych przez kleszcze. I jeszcze chorobę serca. Maja ma jakieś fatalistyczne wizje tutaj survivalu, dlatego chyba jednak nie pojedziemy na żaden survival. Nie lubię survivalu. Jednak chyba będziemy... No survival, taki obóz przetrwania, taki... Znaczy taki... No Maja od razu chce umierać na zapalenie opon mózgowych. Na wszystko w ogóle. I się zatruje, i jeszcze brudnej wody się napije, i będzie miała kupę pasożytów w sobie, i wszystkiego, i innych rybaczków.
Nie. Może właśnie kiedyś, żeby to odczarować, to powinniśmy pojechać na taki obóz przetrwania, żeby zobaczyć, jak jest naprawdę. No, ale na razie się nie wybieramy. Ale kiedy będzie trzeba podbierać wiewiórką? Ale tam to było obóz szpiegowstwa, tam były pistolety. No właśnie, strzelali tam. Ta wiadomeczka. Była broń, prawda? Znowu. O tak. Oni w ogóle używają prawdziwej broni. Dla mnie to jest niesamowite. To są przecież takie dzieciaki. Ale powiedzcie mi proszę... To była taka broń? Co wam się najbardziej podobało w tej książce? Myślę, że znowu najlepszy był Alexander Hale. Ola lubi tą postać. Dobrze. Ona jest taka bardzo... fajniutka. Komiczna, bym powiedziała. Tak. Jest zabawna. Zawsze jak się pojawia Alexander Hale, to już są wybuchy śmiechu. A Oma, tobie co się najbardziej podobało w tej książce? Cyrus Hale. Cyrus. A dlaczego? Czyli dziadek Eriki. Bo on mówił do niej pęczusiu. Pączusiu. No taki prawdziwy dziadek, co? Taki mentor, to się mówi, mentor. Bo, a wiecie, kto to jest mentor? Kto? No mentor to jest taki właśnie... On wszystkiego ją uczył, ja strzelam z pistoletu. Taki opiekun, który uczył ją. Nie, i on mówił, ona się pyta, zabijesz tych kilka gości? Jasne, pączusiu. No już właśnie, się robi. Taki mentor dla niej, czyli taka osoba, która jest dla niej takim wzorcem. Ale jej tata nie była. Nie, jej tata nie był dla niej. Na przykład wypalił raz u nich kuchnię. No, na przykład. I zrobił jeszcze wiele dziwnych rzeczy, ale on, Cyrus, nauczył Erikę praktycznie wszystkiego, co sam umie, dlatego ona też jest super zdolnym. Ale Cyrus jest lepszy. Nie, ale ona się nauczyła nie tylko od dziadka, ale też od mamy. No tak, ona się wielu osób uczyła. Ale nie od taty. Ale myślę, że Cyrus był takim jej wybitnie, możemy powiedzieć, mentorem, tak? Taką osobą, która była dla niej takim wzorem. Jakby chciałabym coś powiedzieć o Aleksandrze, to była taka bardzo śmieszna rzecz, bo oni właśnie uciekali przed agentami pająka i wtedy Erika mówi, tato, choć raz przydaj się na coś, osłaniaj nas. Ale ja nie umiem korzystać z karabinu. Jak to? Myślałam, że dziadek się nauczył. Próbował, ale od kiedy postrzeliłem go w nogę, już nie próbuję. No właśnie, dużo takich śmiesznych sytuacji. Komu polecamy tą książkę? Wszystkim. Albo była taka historia, że oni biedli. Erika, Aleksander i Ben uciekali przed... Znaczy byli niedźwiedzie i on zaczął uciekać, Aleksander i za nim pobiegły. No, niedźwiedzie, podcast niedźwiedzie to... Cudowne. Jest taka jedna z gorszych sytuacji, jak ktoś ma obóz przetrwania właśnie w lesie, gdzie istnieją niedźwiedzie. Istnieją. W sensie, gdzie żyją niedźwiedzie, przepraszam. No, wiewiórki są dużo bardziej niebezpieczne niż niedźwiedzie. Oj, nie sądzę. Tak, tak. Jakieś chyba krwiożercze wiewiórki. Nie, takie zwykłe. Przepraszamy was dzisiaj, słuchacze, bo dzisiaj jest zakatarzony odcinek mocno. Wszyscy mają chyba alergię. No, ale nic. Komu polecamy? Wszystkim oczywiście wiemy, ale ja bym poleciła szczególnie takim dzieciakom, które lubią historię szpiegowską. Ja lubię. I akcje. I najlepiej to jeszcze takiego Aleksandra Hale'a. Albo... No Ola to w ogóle lubi tę serię. W ogóle ja lubię ludzi, którzy są dobani w książkach. Oni są najlepsi zawsze. Najlepsi. A to jest taki antybohater się nazywa, wiecie, tak. W książkach. Najbardziej. Natomiast tutaj chyba bardziej antybohaterem jest jednak pająk, jako organizacja. A Aleksander Hale jest takim jednak bohaterem komicznym, takim, który wprowadza... Aleksander Hale po prostu on nic nie umie i wszystko robi źle. No tak, i właśnie on wprowadza taki... A dlaczego? Atmosferę. Ale dlaczego Aleksander Hale jest postrzegany za takiego fajnego? No jest, bo on jest taki pocieszny. O, tak bym go nazwała. On jest taki pocieszny po prostu. Nie, on jest po prostu taki fajny. No właśnie, jest taki... pocieszny. I on zabiera się przysługi ludzi. Tak, no... Słuchacze, jeśli chcecie poznać Aleksandra Hale'a, to nie pozostaje wam nic innego, jak przeczytać książki. A jak wam się nie chce, powiedzcie mamie, mamo, masz mi to przeczytać, bo jak nie, to propozycja nie do odrzucenia. No właśnie, dostaniesz taki list, mamo lub tato, którzy macie przeczytać tą książkę z propozycją nie do odrzucenia. A jak nie... to na przykład wypukli strajka. Porwą wam rodzeństwo, albo porwą wam ulubione jedzenie z lodówki. Strajk. Dzieciaki schowają gdzieś. Albo zrobią strajk włoski, tak jak Ola dzisiaj chyba strajk włoski miała przy śniadaniu, jadła śniadanie 40 minut, ale to nie był strajk włoski, po prostu jadłam. No, po prostu jadła. Piękna pogoda dzisiaj za oknem. A więc jeszcze nie idziemy na wakacje. Do szkoda. Wakacji jeszcze...
Jak już niedługo? O, miesiąc. I jedziemy na wakacje, słuchajcie. Pa, pa. I już niebawem. Pa. Ale dzisiaj jest piękna pogoda wakacyjna i chyba zbliża się Dzień Dziecka, więc może... Tak. A dziewczyny, Ola jutro jedzie na swoją zieloną szkołę. I zwaną imprezkę do 24. Pamiętajcie, Ola jest w czwartej klasie. W czwartej. Imprezki do 24. A jest niska. A Maja jedzie, też w tym tygodniu wyjeżdża, także nie będzie nagrywanych odcinków pewnie. Bo Maja wyjeżdża na festiwal taneczny do Konina. Ale to nie znaczy, że tam jest dużo koni. Nie, to jest miasto koni. To jest bardzo znany festiwal. I bardzo poprosimy Was, drodzy słuchacze, o otrzymanie kciuków za jej formację taneczną, która będzie tam tańczyć. Nie, no mamo. W eliminacjach na pewno. Na pewno nie! Tak, no dobrze, kończymy odcinek i żegnamy się ze wszystkimi. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. Do usłyszenia następnym razem. Do usłyszenia.